Cześć, słuchacie Magda Nadaje, podcastu nadawanego prosto z Austrii. I nie mogłam wczoraj zasnąć, bo męczyły mnie dwie rzeczy: to, że po tylu latach edukacji nadal czasem googluję, czy dzień dobry się pisze razem, czy osobno, i to, że moje wielkie pole kukurydzy przed domem niedługo zniknie na dobre. Na Amen, bo powstaną tam domki i nie mogę tego przeżyć. I jeśli myślicie, że są ważniejsze rzeczy na tym świecie, którymi można się martwić po nocach, to chyba musicie odsłuchać moje poprzednie odcinki jeszcze raz. Także jak możecie się domyślić, już wszystkie opcje takie standardowe były grane, to znaczy leżenie na podłodze i zamartwianie się, picie kakao w wannie na pocieszenie, picie kakao leżąc na podłodze. Generalnie za ten klimat możliwości było wiele i wybrałam się nawet też na spacer, żeby się przewietrzyć, i ubrałam się jak na wyprawę na Antarktydę ze snowboardową kurtką, legginsami pod spodniami, w ogóle dwoma warstwami blues. Tylko po to, żeby i tak zmarznąć po drodze, bo wzięłam ze sobą mandarynki na pocieszenie, żeby je jeść w międzyczasie, więc moje ręce zmieniły się w dwa sople lodu. Ja, ja zamiast też na tym spacerze dotleniać się, to y, nie omieszkałam oczywiście co 5 minut stwierdzać, że tej śmierdzi, bo śmierdziało z jakiegoś pola, albo podchodząc jak jakiś dzikus do innych domków i, i mierząc krokami dystans między nimi, żeby sprawdzić, czy jak u mnie będzie tak samo, czy to y, czy, na przykład, jak będę czytać książkę na tarasie, czy, to czy moi wy wyimaginowani przyszli sąsiedzi będą widzieć jej tytuł, czy jednak nie. Także generalnie draka, której już tego dnia nic nie mogło zatrzymać. No i może wzięłam to tak do siebie, bo pewnie zasłonią mi mój e, trochę taki, no wiecie, cenny widok na ośnieżony szczyt gór, może też dlatego, że nie mam jeszcze ani kuchni, ani kanapy i doprowadza mnie to do szału, bo czuję, że z każdym kolejnym dniem tylko robi się ciężej, a nie łatwiej, a na domiar jeszcze złego. Za każdym razem, gdy w tym pandemicznym czasie zrobię dosłownie dwa kroki w przód w kierunku ugarniania tej przestrzeni go dookoła mnie, to automatycznie cofam się o trzy, bo wychodzi na przykład coś, czego teraz nie można było zaplanować, jak jakieś, nie wiem, dziwne opóźnienia albo hit dzisiejszego dnia. Monter przyszedł podłączyć mi nowy modem do internetu tylko po to, żeby stwierdzić, że o Mamy w ścianie to gniazdko i kabel, ale on prowadzi tylko do pokoju technicznego z przodu domu, a tam już do nikąd czajcie. Ja już nic nie mówię więcej na ten temat, bo wyjdę z siebie, także muszę wziąć głęboki oddech i poczekać. Wiem, że życie będzie dużo lepsze, gdy będę mogła sobie, nie wiem, ugotować jajko na śniadanie albo upiec warzywa na kolację, tylko przeczekać. Ale zanim popadłam w jakieś paranoje, bo już prawie podłączyłam mikrofon, żeby wyrzucić z siebie w ogóle te wszystkie myślowe farfocle, które mi się tam kłębiły w głowie, to zostawiłam sobie w telefonowych notatkach taką listę rzeczy, na które planowałam się nakręcić. I zamknęłam te notatni notatniki, poszłam się przewietrzyć i doszłam do wniosku, że brakuje mi w życiu trochę takiego podejścia lagom. Bo ja często mam takie podejście właśnie, że wszystko albo nic. I uwierzcie, ja jestem też bardzo uparta i to jest bardzo, bardzo niedobre połączenie, dlatego że rzeczywiście, gdy coś nie idzie po mojej myśli, to najchętniej bym rzuciła wszystko. Wszystko też zależy od tego, jaki mam humor. Wiadomo, że łatwiej jest machnąć na niektóre rzeczy ręką, gdy jest się zadowolonym, ale już gorzej, gdy przypadnie na jakiś gorszy, czy tam, nie wiem, stresujący dzień i wtedy, zarówno te, nie wiem, pomidory, których miało nie być w naszej sałatce i ktoś, kto po raz 15 pisze do nas z prośbą o jakąś graficzną korektę no to wyzwala w nas coś, co nie powinno się nigdy wystawać, wydostawać na zewnątrz. I o dziwo! Choć właśnie jestem zawsze pierwsza do dyskusji, to jednak z czasem nauczyłam się, że nie zawsze warto. Nie zawsze warto się spinać i kombinować, bo właśnie zamiast przymknąć na coś oko i zrobić coś w dwa dni, to spinając się i przetłumaczając, czasem to się rozciąga w czasie, a wraz z tym czymś po drodze też tracimy i nerwy, i dobry humor. No ale faktycznie do niektórych rzeczy naprawdę nie potrafię podejść na spokojnie. I ja jestem o, tą osobą na przykład, do której jeśli powiecie nie przejmuj się, to zgarniasz gratis 100% pewności, że owszem będę się przejmować i prawdopodobnie trzy razy dłużej niż to jest w ogóle warte. No, i takie szwedzkie podejście Lagom jest właśnie wszędzie i nigdzie jednocześnie. I może dlatego jest trochę takie mniej popularne niż to słynne, właśnie już przytulne hyge, bo jeśli dowiedziałam się czegokolwiek po roku w Szwecji, to właśnie tego, że Lagom. Może być i porcją obiadu i może być deserem i wygodnymi butami na zimę, albo nawet domem i stylem życia. Więc co to takiego? Lagom oznacza dosłownie coś takiego wystarczającego, coś w sam raz. To takie nie za dużo, nie za mało. I na początku powiedziałam, że to trochę głupie. No bo w końcu moja porcja ciasta nigdy nie będzie przecież lagom dla kogoś, kto lubi pojeść słodkości. To niemożliwe, żeby wszyscy żyli takim samym lagom no ale z drugiej strony przecież nie wszyscy muszą. Ta cała filozofia chyba trochę miesza się po prostu z takim szwedzkim sposobem życia, o którym już wspominałam tutaj nie raz, nie, nie dwa. I są oczywiście wyjątki, jak wszędzie, ale w sumie nie znam narodu bardziej lagom od Szwedów, którzy przy, nie wiem, wyborze samochodu skupią się na tym, żeby był funkcjonalny i, i odpowiedni dla ich budżetu, a tak zwany, wiecie, szacun na dzielni, no to schodzi trochę na dalszy plan. I Szwedzi, którzy na przykład wybierając buty na zimę patrzą na to, żeby były Porządne, porządnie wykonane, ciepłe i wygodne, a nie po prostu modne na jeden sezon. I bo takie nie są lagom. Lagom to też na przykład wybieranie, nie wiem, takich opcji odpowiednich dla swoich finansowych możliwości, skupianie się na jakości, na ponadczasowej klasyce, na wygodzie i, i radości przy okazji z czegoś, a nie tylko na tym, co na przykład ktoś pomyśli, czy też by komuś zaimponować. Ale Lagom to w sumie nie tylko zakupy, to też życie w zgodzie z sobą, zdrowe odżywianie, też czasem ekologia, no a przede wszystkim coś, co uderzyło mnie chyba najmocniej, nie popadanie w skrajności. I nie chodzi o to, żeby ciągle być jakąś miękką bułą i szukać we wszystkim na siłę złotego środka, e, ale by na przykład nie wiem, nie wywoływać jakiejś histerii czy dramatów i podejść do niektórych rzeczy z dystansem. Sprawdzić sobie na przykład jakąś przyjemność, gdy mamy na to ochotę, no właśnie. Ja mam czasem właśnie z tym problem, bo jeśli coś mnie cieszy, to cieszy mnie tak, całą mną dosłownie, ale gdy coś mnie smuci, to ja strasznie to przeżywam. I w moim przypadku zawsze mówienie o tym, co mi tam doskwiera, zawsze pomaga. Bo jeśli mam to sobie, sobie tłumić, to chyba mi, nie wiem, głowa wybuchła i potem na przykład nie mogę zasnąć, bo przypominają mi się jakieś głupie rzeczy, że coś powiedziałam w szkole durnego, że zareagowałam tak na coś, a mogłam inaczej. I już w ogóle. Przecież nawet tego nie zmienię, a czasem dopada mnie jakieś takie właśnie dziwne poczucie, jakby nie wiem, zażenowania z drugiej ręki. Bo to są takie rzeczy już dawno nieprawdziwe. To już w ogóle dawno i nieprawda. A gdzieś mnie to w środku dalej drażni. I tak jakby właśnie choćby dzisiaj, w perspektywie mojego domu, no przecież nie chciałam dojeżdżać, nie wiem, pół godziny z nowego miejsca. Chciałam mieszkać przy samej granicy, mieć wszystko dalej na wyciągnięcie ręki. Więc. Zawsze była taka możliwość, że ktoś się naprzeciwko mnie wybuduje. No niestety, mój plan wykupienia kawałka tego pola nie był możliwy, dlatego że było wykupione, o czym ja nie wiedziałam. No i jasne, mega mi przykro, zwłaszcza, że jeśli. Nie wiem, nowy budynek zasłoni mi trochę ten właśnie widok na góry, na ten horyzont. No, no, jest taka możliwość, no i przeżywałam to przeokrutnie. Zapominając kompletnie o tym, że przecież nic w moim życiu, w perspektywie domu, się już nie zmieni. To jest mój dom, mój własny przepiękny, duży, jasny, skandynawski, taki jak sobie wymarzyłam. Ale w tamtym momencie już popadłam w jakiś chaos, myśli tak głupich, że aż nie warto ich wspominania. Więc przez ostatnie dwa dni, tak naprawdę, starałam się to w, w, w mojej głowie jakoś uporządkować, ale zamiast pomyśleć na przykład, hej, przecież masz jeszcze drugi ogródek z tyłu, tam nie ma nikogo, masz dalej dużo miejsca i taras, i balkon, i w ogóle tak jak mówiłam, porównywałam inne domy, które swoją drogą też przecież wybudowane są obok siebie, i w tym całym hałasie przypomniało mi się przecież, czym tak naprawdę zachwycałam się nie tylko w Skandynawii, ale też w Holandii. Bo słynnych czerwonych domków już nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, ale na przykład z oknami bez rolet to już nie jest takie oczywiste. Bo przechadzając się po właśnie tym moim ukochanym falon, wśród czerwonych i żółtych też domków, to co rzucało mi się w oczy najbardziej, to były właśnie te okna bez żadnych zasłonek. Często nawet wiele dużych okien w pokojach i co więcej, jeszcze w ogóle dodatkowo podświetlone, bo prawie każde okno miało jakąś taką mniejszą albo większą lampkę, jak takie wiecie lampki nocne. A zimą na przykład jeszcze stały tam takie białe i czerwone gwiazdy, czasem zwisały z sufitu, bo Szwedzi w ogóle e, często mają już nawet kontakt zaraz e, nad oknem, żeby można było te gwiazdy łatwiej powiesić. I widać było wszystko. I zanim się w ogóle skrzywicie, to powiem szybko, że ja byłam tym zachwycona i nadal jestem. Zarówno i w Szwecji, jak i właśnie w Holandii widziałam takie podobne, śliczne, przytulne, białe wnętrza śliczne regały na książki. I te fotele, i mam teraz właśnie dokładnie taki sam, żółty. I czasem przez sekundę albo dwie właśnie w czasie spaceru można było zerknąć na taką przepiękną prozę życia. Tu ktoś siedzi z kotem, tu inny ktoś na przykład nie wiem, czyta książkę, albo bierze pierwszy kęs swojej bułeczki cynamonowej do kawy i patrzyłam ja, ja w ogóle jak oczarowana. I w ogóle od tamtej pory nie istniały dla mnie żadne inne wnętrze, jak właśnie skandynawskie. Ten taki czar przytulności, ta jasność, ta czystość, ten dom, w którym aż chce się być, chce się żyć. I w którym humor od razu się staje jakiś taki, nie wiem, lepszy. W końcu, otaczając się tym, co cieszy oko, w sumie też cieszymy trochę nasze serce i samopoczucie. I te domki nie miały na przykład wielkich płotów, nie miały szczególnych ogrodzeń ani bramek, miały takie malutkie drewniane płotki dla dekoracji albo takie śmieszne, które kojarzą mi się głównie ze Skandynawii, takie mm, drewno jakby ułożone na skos, to pewnie ma jakąś nazwę, ale teraz nie pamiętam. To wszystko tworzyło właśnie taką przyjemną, spójną całość. I ja marzyłam o czymś podobnym. że ja, Żebym się w ogóle w takim otoczeniu dobrze odnalazła i że tak mogłabym żyć. No i co? Guzik. Bo w ogóle na wizję posiadania sąsiadów to po prostu wpadłam w jakiś dziki popłoch, że Jezu, ktoś mnie zobaczy, że zobaczą jak będę czytać książkę albo pić kawę na tarasie. I w ogóle rozumiecie ten dramat? No ja też nie. I nie rozumiem, dlaczego w ogóle jestem tutaj w tym przypadku tak antysocjalna, skoro sama zachwycałam się właśnie tymi szwedz szwedzkimi domkami. W ogóle dodać warto, że dookoła mojego domu jest kilka innych, takich starszych domów, które właśnie nawet nie są niczym ogrodzone. od mają taki właśnie, nie wiem, ogródeczek i dużo trawy, a ja normalnie jak jakiś dzik. I gdyby nie to, że w ogóle bym odcięła sobie pewnie wtedy dopływ słońca, to jakbym mogła, to w ogóle na tą wieść, zaraz bym postawiła tam jakiś, nie wiem, mur. Sakra. I w ogóle moja dobra koleżanka Ola Z Grac nagrała mi właśnie dzisiaj wiadomość na WhatsAppie, w której powiedziała, że najczęściej wszystko i tak wyobrażamy sobie 100 razy gorzej, niż rzeczywiście będzie, no i ma zupełną rację. Ale czasem ciężko jest podejść do czegoś właśnie z takim dystansem, stanąć z boku i powiedzieć, nie wiem, podejść do tego rozważnie, gdy to, to coś dotyczy nas. A przecież z drugiej strony to jest dokładnie coś, co poradziłabym komuś innemu. Dlatego e, biorę głęboki oddech. I skoro mam tyle energii na tracenie jej na pierdoły, to mogę równie dobrze zaplanować wszystko to, co będzie mi na przykład sprawiało przyjemność, gdy będę na to patrzyła. Czyli na przykład na tą szwedzką gwiazdę, którą dziś postawię w domu. Mam taką białą z Ikei. Jeszcze mi się marzy w ogóle do kompletu taka czerwona. No ale gdy to nagrywam teraz, to w Austrii mamy jeszcze lockdown, więc mogę kupić taką ewentualnie dopiero w grudniu. I odkryłam w ogóle te gwiazdy w Szwecji, i dla mnie nie ma zimy bez nich. I już. Nie wiem czemu, ale moim zdaniem one właśnie najbardziej, bardziej niż nawet jakieś takie najlepsze lampki, dodają właśnie wnętrzom takiej, nie wiem, absolutnej przytulności. I, I już jestem w ogóle w stanie sobie wyobrazić mnie z taką właśnie gwiazdą za oknem, pod kocykiem. No i nie wiem też, czy wspominałam już, ale ja bardzo nie lubię kupowania takich zbędnych pierdół do domu, takich na przykład świątecznych, już zwłaszcza, nie wiem, takich na jeden sezon, co się po prostu nudzą i one nie są nikomu potrzebne. Także moim zdaniem naprawdę nie trzeba nikomu kupować jakichś takich, nie wiem, dziwnych, plastikowych gałązek z pepko czy innego Action. Można po prostu sobie wyjść na spacer, pozbierać patyki, można pomalować je sprayem na złoto albo tam srebrno, zawiesić do nich ozdoby, albo połcinać sobie jakieś, nie wiem, gałązki, choinek. I można na przykład zrobić z nich wieniec na drzwi albo jakiś taki wieniec na stół do postawienia świeczki w środku. Słyszycie właśnie, to jest lagom! I lubię takie rzeczy. Albo na przykład można wysuszyć w piekarniku w niskiej temperaturze plasterki pomarańczy. I, i teraz Wam w ogóle zdradzę ekstra patent. jak Ja zawsze pakuję takie jakieś świąteczne prezenty bo mam w domu jeszcze jakiś taki świąteczny papier, który kupiłam chyba, nie wiem, za euro na przecenie z Ikei. Ten papier mam już chyba, nie wiem, dwa albo trzy lata, on się nie kończy, więc na pewno taki można wykorzystać. Czasami w ogóle odwracałam go na drugą stronę, żeby był biały i w sumie nie raz, nie dwa zapakowałam tak prezenty urodzinowe. Ładnie wygląda. Poza tym, kogo to obchodzi, co jest w środku, i tak się to rozedrze, nikt na to nie patrzy. Ale mój ulubiony właśnie sposób to taki zwykły szary papier do pakowania i na to sznureczek do zawiązania jakiś taki zwykły, najzwyklejszy, niewstążkę. I robiąc supełek, dodawałam wtedy właśnie plasterek tej wysuszonej pomarańczy, i jedną taką laskę cukrową, wiecie, tą czerwono-białą, którą potem można też zjeść, jak to się bardzo uprze. I mały kawałek właśnie jakiejś tam choinki, czy innego iglaka. I po tym szarym papierze jeszcze pisałam e, albo białym, albo złotym długopisem. I pięknie to wygląda, i lagom. <grych> Poza tym jak już myślałam nad tym, jak lepiej spożytkować swoją energię zamiast się wkurzać, to e, wyszłam pomierzyć swój ogródek i wpadłam na przegenialny pomysł. Skoro tak mi się podoba, ta cała szwedzkość, skoro tak cały czas fascynuje mnie, tym właśnie ich design, a skoro i tak planowaliśmy wstawić do ogródka jakąś, tak, nie wiem, szopkę, żeby przechowywać tam kosiarkę albo jakieś tam inne ogrodowe rzeczy czy narzędzia, to wymyśliłam sobie, że postanie tam miniaturowy, szwedzki, taki wiecie, czerwono-biały, domek na narzędzia, drewniany, i normalnie z drzwiami i z okienkiem, a pod, nim, pod tym okienkiem będzie wisiała doniczka z kwiatkami. Jeszcze nie wiem, jak to zrobimy, i czy sami to zbudujemy, czy kupimy, ale w ogóle gdy ta wizja zaświtała mi w głowie, to już mi w ogóle przeszły wszystkie smutki tego świata. Także skoro tak naprawdę nie mogę zmienić jednej rzeczy, to mogę zmienić coś innego. Także mogę sprawić, że nie wiem, zajmę myśli czymś innym, że może, nie wiem, powstanie tam właśnie coś, co będzie cieszyło moje oko. A poza tym, e, poza tym wszystkim, co już powiedziałam, to lagom to też taka trochę umiejętność powiedzenia nie. I umiejętność też spędzania czasu samemu. i Gdy się tego potrzebuje, no nie wszyscy potrzebują. I to jest takie właśnie bez tłumaczenia się naokoło. Ja jestem takim typem osoby, która musi mieć dużo czasu dla siebie. Lubię spędzać czas sama. Dlatego właśnie ten aktualny lockdown wcale mi jakoś tak szczególnie nie przeszkadza. I gdy się na przykład widzę ze znajomymi, to y, dla balansu chcę i potem lubię tak właśnie spędzić, nie wiem, dzień czy dwa sama, zanurzając się w tym takim właśnie całym świecie tych takich prostych przyjemności, czy popijania kawy, czy herbaty w ulubionym fotelu, albo, nie wiem, robienia zdjęć na podłodze w pokoju i ustawianie tych wszystkich ramek, czy tam książek, to mi autentycznie sprawia tyle radości, że w sumie ja bym wolała zostać w domu i robić właśnie to, niż, nie wiem, wyjść na imprezę. No, choćby w sumie do tego właśnie nie imprezuję. Ale yy, pomimo, że to jest właśnie takie wszystko jasne i klarowne, to jednak właśnie z tym mówieniem nie mam bardzo często problem. I wszystko zależy od kontekstu i to, że dużo rzeczy biorę do siebie, to wcale też w tym nie pomaga, bo nawet już gdy komuś czegoś odmówię, to potem zaczynam to przeżywać i się zastanawiać, że rety, na pewno ktoś jest na mnie zły, a że na pewno byłam miła i w ogóle koniec świata. Także dopisuję to jako e, kolejny element do mojej nowo powstałej listy lagom, nad którą jeszcze muszę popracować. I w ogóle o dziwo, teraz jak tak sobie o tym myślę, to mój humor jest już w ogóle całkiem inny niż na początku, jak zaczęłam nagrywać ten odcinek, bo właśnie no, <ś> wysłowić nie mogę z tego wszystkiego. Zostawienie tej takiej myśli na później, żeby trochę ochłonąć i potem skupienie się na tym właśnie, co mogę zrobić, by właśnie poczuć się lepiej sprawiły, że ja w sumie się serio czuję lepiej. I co śmieszne, bo przecież nie mam jeszcze żadnej szwedzkiej chatki w ogródku, nie mam jeszcze nawet suszonych pomarańczy. Ba, ja nawet nie mam jeszcze piekarnika, ale to doskonale pokazuje, ile rzeczy tak naprawdę mamy w głowie. I to, że my sami nakręcamy się trochę do tej spirali złych myśli, bo przecież, skoro nasz mózg daje nam przecież równie ważną możliwość skupienia się na czymś innym, na lepszym, no to, to serio działa. Tak jak mówię, właśnie żadna z tych rzeczy, o których teraz opowiadałam nie istnieje. Na przykład oprócz, no, oprócz tej białej gwiazdy, ona jest jak najbardziej prawdziwa. Ale reszta to są tylko moje pomysły, moje jakieś tam wizje. A, a już sprawiły, że się lepiej poczułam, bo mam jakiś plan, jakiś pomysł i coś do czego mogę dążyć. I to przecież nastraja pozytywnie. I łatwiej jest popadać w skrajność, gdy nie ma się jakiejś żadnej alternatywy albo czegoś, co mogłoby te myśli i smutki nie wiem rozproszyć. Dlatego, chociażby, chociażby, właśnie, strasznie nie lubię, gdy na jakiekolwiek smutki ktoś opowiada, na przykład, nie, oj, nie, smuć się, bo to nic nie daje. To są takie puste słowa. Trochę jak takie, nie denerwuj się, bo jak to słyszę, to się denerwuję. Naprawdę, trzy razy bardziej. I właśnie ta Ola, o której wspominałam wcześniej, jest takim człowiekiem, który moim zdaniem potrafi wyjątkowo dobrze pocieszać. Oczywiście w moim życiu są też te inne osoby, które to potrafią, ale ona ma właśnie w sobie to coś, co sprawia, że nieważne jakie mam nowe smutki, aktualnie na, an an na antenie, to zawsze mi lepiej, jak ją słyszę. Bo ona właśnie od razu przechodzi do działania. I nie mówi, nie wiem, i Jezu, dobra, przestań, to nie jest takie ważne. Bo nieważne, czy nam się wydaje coś jakimś głupim powodem, dla kogoś to może być jak najbardziej istotne. Tylko mówi na przykład, chcesz iść w weekend pobiegać, to się wygadasz. Albo na przykład, yy, gdy nie wiem, dużo się działo i u mnie, i u niej, nie miałyśmy czasu pogadać, to oczywiście mówię tu o takim normalnym czasie sprzed pandemii, to pytała na przykład, czy idziemy na kawkę i przy okazji się wygadamy i będzie nam lepiej. I to jest tak bardzo cenne, być, mieć kogoś z takim podejściem dookoła nas. Um, no ale jeśli nie mamy to możemy też sami próbować trochę odwrócić tej właśnie głupoty i czasem szczerze mówiąc jak miałam na przykład jakiś zły dzień czy zły humor to mówiłam sobie mm, ok, jeszcze tylko na przykład dwie godziny a potem wrócę do domu pójdę się kąpać i będzie mi cieplutko i potem będę na przykład bezczelnie oglądać Netflix cały wieczór, albo że mm, nic mnie już nie obchodzi już dziś wrócę do domu, właśnie na przykład zamówię pizzę, a właśnie swoją drogą gdy to powiedziałam, to zrobiła mi się taka ochota na pizzę, chyba zaraz zamówię. Albo, że nie wiem, wrócę i się wybiegam. Albo na odwrót, właśnie, że wrócę i będę siedzieć w piżamie o 19, będzie mi cieplutko i milutko. I w ogóle mi jest już lepiej, jak o tym myślę. I kurczę, nie wiem, czy to dlatego, że to jest takie, że te plany są w ogóle tak wspaniałe i wyjątkowe, ale że właśnie sama wizja tego, że czeka na mnie coś tak wspaniałego, taki relaks, sprawia, że poprawia mi się humor. Bo to jak taka nagroda po, nie wiem, długim, ciężkim dniu. I czasem ciężko się właśnie przełamać, yy, jeśli chodzi o taki ciąg głupich myśli, smutków i zamartwiania się. Czasem trzeba pozwolić sobie właśnie pobuczeć jak jakaś, nie wiem, koza czy inny bubr. Czasem trzeba po prostu, nie wiem, to siebie wylać i się wyżalić. Czasem na niektóre rzeczy też potrzeba, nie wiem, czasu. Ale w sumie nigdy nie zaszkodzi próbować to jakoś odkręcić. Także, lagom to przede wszystkim właśnie taka dbałość o własne zdrowie, czy to fizyczne, czy psychiczne to tak jakby właśnie próbować się nauczyć, żeby mieć w sobie takiego, nie wiem, szwedzkiego stworka, który w którymś momencie trochę podpyta nas w stylu: hej, czy rzeczywiście dobrze się czujesz? Czy to ci sprawia radość? Czy to jest tym, co chcesz robić, albo tym, co chcesz czuć? bo dobrze jest czasem właśnie w tym całym, nie wiem, ferworze, dbania o każdego i wszystkich, zadbać tak najzwyczajniej w świecie po prostu o siebie. Słuchaliście Magda Nadaje, odcinka, w którym znaleźliśmy złoty środek.